serdecznie na naszej wieczornej mszy świętej. Cieszę się, że w tą tak ważną uroczystość dla naszego ośrodka, jakim jest odpust Bożego Serca, że możemy się już spotykać. Co prawda trochę w ograniczonych liczbach, co prawda z maseczkami na twarzy, ale być może tym bardziej właśnie warto sobie uświadomić, że Pan Bóg nie patrzy na nasze twarze, co bardziej na nasze serce. Ta dzisiejsza uroczystość jest dobrą okazją do tego, żebyśmy prosili o to, żeby nasze serca były na wzór serca Jezusowego. A mszę świętą odprawiamy w intencjach, które teraz usłyszymy. Msza święta zbiorowa jest odprawiana w intencjach za zmarłych świętej pamięci Mariana Krawiec, czwartą rocznicę śmierci za grzech świętej pamięci Mieczysława Zawadzkiego, aby został oczyszczony i osiągnął odpoczynek wieczny ze świętej pamięci Małgorzatę Burzyńską, Marię Antoniego Wincentego Dawidowicz i za duże czyście cierpiące. Intencje świętej pamięci Heleny Szmigielskiej w dniu śmierci Oda Gniewa, za świętej pamięci Marię Kieronek, zmarł na spokój duszy. Polecamy także intencje za żywych. Intencja dziękczynna za Sofię, z prośbą o potrzebne łaski dla Piotra i Marty. Intencja dziękczynna błagalna o zdrowie, opiekę Bożą, moc, błogosławieństwo Boże w życiu dla Romany Bogu wiadomych. O wszelkie łaski Pana dla rodziny Wibes i własnych oraz dalej Ducha Świętego. O zdrowie, Boże błogosławieństwo dla całej rodziny Burzyńskich, intencje dzieci o potrzebne dary duchowe i materialne oraz o czułą opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski do wychowania wnuków w wierze katolickiej oraz o wytrwałość w modlitwie i w cierpieniu dla Anny. Intencje kamieni o wysłuchanie próśby, aby Najświętsza Maryja otaczała ją opieką w każdym momencie jej życia. O zdrowie dla Anny, o błogosławieństwo Boże i szczęśliwą podróż Polski. Intencja dziewczynna sercu Jezusowemu za otrzymane łaski dla Anny z prośbą o dalsze błogosławieństwo. Intencje Ewy i Janusza o szczęśliwą podróż do Polski. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa o zakończenie kryzysu związanego z koronawirusem i pełne otwarcie kościołów, abyśmy mogli uczestniczyć we mszy świętej i korzystać z darów sakramentów świętych. O dar wiary i potrzebne łaski dla dzieci Ewy, Dawida i wnuka Rowena. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Maryi dla Marii i jej rodziny. O nawrócenie dzieci i powrót do wiary. Proszę Superior ofiaruje tę mszę świętą za wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa, za tych, którzy w sposób szczególny tutaj w ośrodku sanktuarium serca Pana Jezusa oddają cześć Bożemu Sercu. Polecamy jeszcze tej mszy świętej wszystkie te sprawy, które dla nas są istotne, te intencje, z którymi my sami przychodzimy. My chcemy uczestniczyć w tym świątecznym zgromadzeniu. Polecamy też Panu Bogu te intencje społeczności, świata, w którym żyjemy. Te intencje, które związane są z pandemią, ale myślę, że o wiele bardziej związane są z takim mądrym wychodzeniem z pandemii. Po to, żeby ten czas otwierał nam oczy, przybliżał nas do Pana Boga, pomagał nam poszerzać wyobraźnię naszego serca, wyobraźnię miłosierdzia. Abyśmy wychodząc z tej pandemii, wychodzimy rzeczywiście mądrzejsi, bardziej wierzący i bardziej otwarci na Boże powołanie, które On nam daje. Na początku wyznajmy nasze grzechy, to znaczy uznajmy się za ludzi, którzy potrzebują zanurzyć nasze grzeszne życie w sercu samego Pana Jezusa i Jego rany. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. I nam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam, jeśli o pomożesz mi i zachęcam. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przebłagam Najświętszą Marię, zwłaszcza Dziewicę, wszystkich aniołów świętych
czasu życia wiecznego. Z ręki faraona, króla egipskiego.
Uznaj więc, że Pan Bóg Twój jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują i strzegą Jego praw, lecz który odpłaca każdemu z tych, co Go nienawidzą, niszcząc ich. Nie pozostawia bezkarnie tego, kto Go nienawidzi, odpłacając Jemu samemu. Strzeż przeto poleceń, praw i nakazów, które ja Tobie polecam dzisiaj wypełniać. Oto Słowo Boże. Wolnie będą dzieli. W tym przejawia się miłość,
że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli ktoś wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w Nim, a On w Bogu. My poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w Nim. Oto Słowo Boże. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was poprzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Oto Słowo Pańskie. Rozpoczynaliśmy to nasze przygotowanie do dzisiejszej uroczystości od wspomnień. W pewnym sensie przypominając sobie to, co jest istotne także w doświadczeniu wiary. Jesteśmy wielokrotnie zachęcani do tego, aby pamiętać dzieło Boże, aby mieć świadomość tego, co Pan czyni. Dzisiaj mieliśmy także słowo, które mówiło nam o tej pamięci, mówiło o działaniu Boga, o obecności Boga w życiu swojego ludu.
I to na może nie tak dużą skalę, ale mimo wszystko to było doświadczenie dla nas tutaj, dla tej wspólnoty, która gromadziła się przy naszym domu na Ewers i kaplicy Serca Bożego, która tam była. I tej wspólnoty, która tutaj gromadzi się teraz w Jezuickim Ośrodku Milenijnym, w tym sanktuarium Serca Bożego, to jest doświadczenie tego, że Bóg jest, że Bóg działa, że Bóg jest obecny w naszym życiu. Co więcej, jest to niewątpliwie zachęta do tego, żebyśmy uświadamiali sobie, że musimy mądrze rozeznawać to, co się dzieje w naszym życiu. Bo to, co wydawało się, czy może wydawać się ciężarem, kłopotem, kryzysem czy tragedią, może zaowocować dobrem, może zaowocować czymś nowym, jakąś nową perspektywą, czymś, co rzeczywiście prowadzi nas w nowy sposób po Bożych ścieżkach. I to jest na pewno nasze doświadczenie. Tak jak patrzyliśmy na to, co się 20 lat temu działo, co było kryzysem, co było w pewnym sensie takim dramatem rozgrywanym trochę na naszych oczach, gdzie świat, do którego byliśmy przyzwyczajeni, że ten świat w pewien sposób odchodził w przeszłość, usuwał się nam grunt spod nóg. I wydawało się, że wtedy coś złego się dzieje, że coś nam zagraża. A jednocześnie mamy świadomość też, że gdyby nie tamte wydarzenia, gdyby także nie te, może czasami dramatyczne chwile, jak choćby nawet to, że musieliśmy z dnia na dzień w praktyce zaprzestać odprawiania mszy świętych w naszej kaplicy, przyjmować tam ludzi. To mogło się wydawać i wydawało się dla wielu jak tragedia i koniec pewnej historii. A jednocześnie my sami dzisiaj widzimy, że to nie był koniec historii, ale początek nowego, początek nowej perspektywy, którą Bóg przed nami roztaczał. Wtedy też, 20 lat temu, po raz pierwszy byliśmy w tym miejscu. Jeszcze to nie było nasze, jeszcze musiało upłynąć kilka miesięcy do lutego, żeby można było mówić, że to jest nowe miejsce. Niewiele osób z Was pamięta właśnie to miejsce wtedy, tak jak ono wyglądało. Miałem nawet taki pomysł, żeby parę zdjęć pokazać, żebyśmy zobaczyli, jak to rzeczywiście tutaj było. Ale no zrezygnujemy z racji takich, że jakby coś innego jest ważniejsze w tej chwili. Ale jak byliście pierwszy raz tutaj wtedy na pierwszym akcie zawierzenia ośrodka i nas samych, Sercu Bożemu, które miał miejsce 22 czerwca 2001 roku, to wtedy nie było tego okna dachowego, nie było tego światła, które tutaj mamy, było ciemno, jak to niektórzy pamiętają, zapachy były swoiste tego miejsca, ale to było pierwsze doświadczenie, że to jest nasze nowe miejsce oddawania czci Bożemu Sercu.
że to jest nowe miejsce, nawet jeśli ono jeszcze wtedy nie wyglądało specjalnie i nie miało takiej wielkiej atrakcyjności w sobie, żeby przyciągnąć, to jednak to było nowe miejsce. To był początek, choć skromny, to jednak początek nowej, pięknej historii. I już wtedy właśnie powierzaliśmy siebie samych Bożemu Sercu w takim wielkim akcie zawierzenia całego ośrodka i nas samych właśnie Bożemu Sercu. Dlatego, że to była duchowość, która dla nas, jezuitów, była ważna. To była duchowość, która od początku naszej obecności tutaj w Chicago polskich jezuitów charakteryzowała, bo my wszystko, co robimy tutaj, łącznie z nazwą domu na Avers, korporacji, pod którą jesteśmy zarejestrowani, wszystko jest związane z sercem Bożym. Wszystko jest związane właśnie z tą duchowością. I dlatego wtedy, kiedy mieliśmy to nowe miejsce, marzyliśmy o tym nowym miejscu przemienionym, to mieliśmy okazję do tego, żeby właśnie jeszcze raz, na nowo, myśleć o tym, że to, co nas kształtuje, to, co jest w głębi naszego serca, to, co ma opisywać w jakiś sposób, precyzować naszą duchowość, to jest właśnie ta duchowość Bożego Serca. No i właśnie. To wszystko, co jest teraz przed waszymi oczyma, wszystkie postaci, które są, wszystkie malunki, które są, wszystkie symbole, które temu towarzyszą, łącznie nawet z tym, co jest teraz tutaj na ołtarzu, bo o tym jeszcze nie mówiłem, ale właśnie dzisiaj czytaliśmy w Ewangelii właśnie te słowa, które myśmy umieścili wtedy na ołtarzu z tym pragnieniem, żeby one się spełniały. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Nie zmieściło się za dużo, co prawda? Przyjdźcie do mnie z trzema kropkami. Ale to jest właśnie ten cytat z Mateusza. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Dlatego, że to jest ta duchowość, która w pewnym sensie dla nas była najbardziej istotna. To jest też ta duchowość, którą chcemy przekazywać, chcieliśmy przekazywać i każdego roku ponawiamy te akty zawierzenia. Ale tak jak mówiłem wczoraj, to nie jest rzecz spełniona. To jest pragnienie, które chcemy coraz lepiej każdego dnia, każdego roku wypełnić. I dlatego też właśnie począwszy od tych wszystkich symboli tego, co mamy przed oczyma, miłosiernego Ojca i Syna Marnotrawnego, potem jezuitów, ojca Piotra Skargę, tutaj przede wszystkim właśnie związanego z arcybractwem miłosierdzia, z Bankiem Pobożnym, ze skrzynką świętego Mikołaja, czyli z tymi działaniami dobroczynnymi, które były takie pionierskie w Rzeczpospolitej. Był tym, który założył pierwszy bank pobożny, czyli taką instytucję dobroczynną w Rzeczpospolitej w XVI wieku. Ale święty Andrzej Bobola, który jest także naszym patronem i wzywamy go w tych ostatnich dniach właśnie jako orędownika w czasach pandemii. Święty Stasiu Kostka, który jest tym, który przeżył czasu niewiele, jest pewno 18 lat. Ale pokazał determinację, pokazał odwagę pójścia za głosem powołania, za głosem Pana Boga, którego możemy naśladować i
który może być propozycją nie tylko dla młodych, ale dla każdego z nas. Z drugiej strony mamy grupę właśnie Świętą Matkę Teresę z Kalkuty, Świętego Brata Alberta. Oni wszyscy jakoś tam związani są z jezuitami. Jak mówiłem wczoraj, Matka Teresa z Kalkuty pochodziła z jezuickiej parafii, zresztą jak była w Indiach i tam współpracowała też z jezuitami. Jej kierownikami duchowymi byli, spowiednikami byli także jezuici. Przy ich pomocy także zakładała tą męską gałąź swojego zakonu, braci miłosierdzia. Brat Albert, który był w naszym nowicjacie w Starej Wsi, w którym my wszyscy polscy jezuici, jak tu jesteśmy, no, Michała Najmłodszego, naszego nowicjusza, to nie byliśmy tam. Znaczy on nie był w Starej Wsi, tylko właśnie w naszym nowicjacie w Gdyni teraz. Ale że wszyscy ci ludzie są związani z jezuitami w jakiś sposób, ale są przede wszystkim takim przykładem miłości pokazywanej, serca pokazywanego czynu. Bycia dobrym dla drugiego, bycia uczynnym dla drugiego, bycia pomocą i pociechą dla drugiego. To są wszystko właśnie te symbole, które nam cały czas towarzyszą. To jest też ta rodzina, taka zwyczajna, typowa, przykładowa, każda z nas. Każda osoba tutaj może się zidentyfikować z tymi postaciami, które właśnie tam są uwiecznione. Dlatego, że też dochodziliśmy do wniosku, że to nie jest tylko dla wybranych, ale to jest dla zwyczajnego człowieka. Dla każdego człowieka. To nie jest duchowość dla nadprzeciętnych, ale to jest duchowość dla każdego. I ostatnia scena, to jest miłosierny Samarytanin. Trudno jakby bez tego obrazu myśleć rzeczywiście o sercu, które jest okazywane w praktyce, na co dzień, w czynie. To są myśli, które nam towarzyszyły, kiedy tworzyliśmy nasz ośrodek i nasze sanktuarium. To są myśli, które w pewien sposób były dla nas inspiracją, bo jak zastanawialiśmy się, pamiętam w Dianiuszu jest napisane też, że mieliśmy kilka propozycji tej ściany ołtarzowej, jak ją skomponować, jak ta ściana ołtarzowa miała wyglądać. Ojciec Zygfryd Kot, który ją wykonywał, wcześniej dał nam kilka propozycji, pięć dokładnie, różnych właśnie, jak ona miałaby wyglądać. I tam jest taka notatka, że no żadna z nich nam nie odpowiadała. Z tych pięciu, które tam były przedstawione, żadna nie odpowiadała. Tak się można zastanawiać, dlaczego. No właśnie dlatego, że w żadnej nie mogliśmy pomieścić tego, co mamy teraz. W żadnej nie mogliśmy zawrzeć tych myśli, tych pragnień, takiej modlitwy, która jest z tym związana. Właśnie, żeby mieć poczucie, że to jest rzeczywiście to, co Bóg inspiruje w nasze serce, to, co On czyni, że przez trudne doświadczenia, przez bolesne doświadczenia, On prowadzi nas do czegoś wielkiego, do czegoś nowego. Myśmy jeszcze wtedy dokładnie nie wiedzieli do czego. Myśmy wtedy jeszcze nie potrafili dokładnie określić, jak by to miało wyglądać. Ale to jest właśnie też sekret poddania się Bożemu prowadzeniu. Takiej otwartości na Boże prowadzenie. Pozwolenie na to, aby On sam
nas podprowadzi. Dlatego cieszę się, to jest przywilej, to jest rzeczywiście dla mnie wielka łaska, że akurat trafiło, że teraz na to dwudziestolecie tego ośrodka, na ten początek dwudziestolecia ośrodka, bo do tego zaczynamy, będziemy to jeszcze świętować i przypominać nieraz, że akurat mnie tutaj zatrzymało w Chicago i przez tę pandemię musiałem tutaj być teraz. Nie? Ktoś by mógł powiedzieć, no właśnie, szczęście, nieszczęście. Dla mnie to okazało się szczęście, że zostałem tutaj zatrzymany, bo to jest wielka łaska. Przypomnieć sobie to, zobaczyć to działanie Pana Boga, którego On dokonuje w naszym życiu, ale jednocześnie móc dać świadectwo, móc powiedzieć o tym w otwarty sposób, otwartym tekstem, że to jest przykład działania Pana Boga w naszym życiu. Że nawet to, co wydaje się być trudne, bolesne, czasami wydaje się być nie do przyjęcia, nie do przeżycia, nie do pokonania, może się okazać dla nas błogosławieństwem. Jeśli pozwolimy Panu Bogu w nas działać, jeśli pozwolimy się Mu poprowadzić, jeśli nadstawimy ucha i usłyszymy ten głos, przyjdźcie do mnie wszyscy, a ja was pokrzepię. To jest słowo, które niech dźwięczy w naszych uszach. Nieraz przychodzicie tutaj do sanktuarium i będziecie patrzeć na tę ścianę ołtarzową, na to wszystko, co przed wami. To teraz trochę więcej wiemy, trochę więcej przypomnieliśmy sobie, pamiętamy, ale też to jest jakby ciągle głos, który Pan Bóg kieruje, czy wezwanie, które Pan Bóg kieruje do mnie, dzisiaj, w mojej sytuacji, w tym, co w moim życiu się dzieje teraz, niezależnie od tego nawet, co się dzieje teraz, że ten głos jest ciągle aktualny. Przyjdźcie do mnie wszyscy, zwłaszcza, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Thank you.
umocnieni słowami Pana Jezusa, aby zbliżyć się do Niego, kiedy jesteśmy utrudzeni i obciążeni, zwróćmy się z naszymi prośbami i modlitwami. Jezu, dobroci i miłości pełen, Tobie powierzamy papieża, biskupów i prezbiterów. Niech ich życie będzie dla każdego świadectwem świętości, wiary, miłości i oddania posłudze ludowi Bożemu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, hojny dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Tobie powierzamy losy świata i sprawujących władzę. Niech ich decyzje i działania pomagają żyć społeczeństwom w bezpieczeństwie i pokoju. Ciebie prosimy. Jezu, gorejące ognisko miłości, Tobie powierzamy rodziny, umacniaj je w codzienności. Niech pielęgnują miłość, obdarzają się szacunkiem i wzajemnym zrozumieniem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, przebłagany za grzechy nasze, Tobie polecamy trwających w grzechach i walczących z Kościołem. Niech Twoja miłość skruszy ich serca i wprowadzi na drogę nawrócenia i pojednania. Ciebie prosimy. Jezu, życie i zmartwychwstanie nasze, Tobie polecamy zmarłych, zwłaszcza tych, którzy odeszli z tego świata w stanie grzechu, niech dostąpią przebaczenia i zostaną przyjęci do chwały świętych. Ciebie prosimy. Jezu, źródło życia i świętości, Tobie powierzamy intencje naszej wspólnoty. Niech nasze codzienne wybory zbliżają nas do Pana Boga i bliźniego. Ciebie prosimy. I szczególnie dzisiaj prośmy za drogich nam jezuitów o liczne łaski i błogosławieństwo dla nich. Ciebie prosimy. Do serca Twojego uciekamy się, Boski Zbawicielu. Przyjmij modlitwy wspólnoty Kościoła, która szuka w Tobie pokrzepienia. Który żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Thank you.
wspominasz, tak stał się miłą Tobie ofiarą i zadośćuczynieniem za nasze grzechy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Znosimy Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu. Godne to sprawiedliwe. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, składali Ciebie czynienie i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On wywyższony na krzyżu w swojej nieskończonej miłości ofiarował za nas samego siebie. Z Jego przebitego boku wypłynęła krew i woda i tam wzięły początek sakramenty Kościoła, aby wszyscy ludzie pociągnięci do otwartego serca Zbawiciela z radością czerpali ze źródeł zbawienia. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając. Przez wszystkie wieki wieków.
miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą, będą Jego pokoje i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Pokój Pański zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak. Thank you.
Syna. Abyśmy ożywieni świętą miłością umieli dojrzeć w naszych braciach Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieku. Ta msza święta poświęcona sercu Pana Jezusa do jego końca, za chwilę jeszcze błogosławieństwo, ale chcemy przedłużyć naszą modlitwę poprzez ten akt zawierzenia, który, jak już ojciec Paweł wspomniał, co roku dokonujemy akt zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, naszego środka, nasz sam, naszych rodzin. Chcę bardzo serdecznie z tego miejsca podziękować Wam za to, że chcieliście przyjść po takim czasie, że chcecie też wracać do naszego Świętnickiego Środka Miłowinnego, do tego sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa. Chcę podziękować ojcu Pawłowi, który przez 3 dni, także dzisiaj, przygotowywał nas do tego spotkania już po raz 20, o czym tutaj wielokrotnie słyszeliśmy. Ten akt zawierzenia będzie dokonywany. Dziękuję też Soli, która tam uświetnia tutaj nasze dzisiejsze spotkanie i sprawia, że ta uroczystość staje się tym bardziej uroczysta. Więc bardzo serdecznie dziękuję za pracę, za nasz czas. Przyjmijmy może błogosławieństwo. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu nie będą dzięki. Thank you.
Jesus.
akt zawierzenia jezuickiego środka milenijnego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Panie Jezu Chryste, obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, oto my, uczestniczący w tej uroczystości, pragniemy oddać hołd Twojemu sercu, ukazującemu nam Twoją nieskończoną miłość oraz zawierzyć się nas samych i jezuicki ośrodek milenijny. Dzisiaj po raz 20 w tym miejscu uciekamy się pod opiekę Twojego Najświętszego Serca. Zawierzamy Ci nasze wspólnoty i rodziny, nasze prace i wysiłki, a przede wszystkim nas samych i wszystkie nasze przedsięwzięcia. Stajemy przed Tobą z trudnym doświadczeniem ostatnich miesięcy. Przynosimy ból i niepewność spowodowane pandemią. Prosimy o światło i mądrość Ducha Świętego, byśmy byli w stanie dobrze odczytać Boże prowadzenie na współczesnych ścieżkach wiary. Choć jesteśmy słabi i grzeszni, ponownie oddajemy się i poświęcamy Najświętszemu Sercu Twojemu. Prosimy, abyś przyjął i rozpalił serca nasze, byś kierował naszymi sercami i czynami. Naucz nas wprowadzać w życie Ducha Twojej miłości. Zawierzamy Ci wszystkie rodziny. Błogosław hojnie matkom i ojcom. Niech kochają i uczą kochać. Niech pracują w pocie czoła, nigdy nie zapominają o Tobie i Twojej miłości. Zawierzamy Ci, Jezu, osoby samotne. Bądź z nimi, wspieraj ich, otaczaj ich Twoją troską i nie pozwól, by opuściła ich ufność i nadzieję. Zawierzamy Ci wszystkich, którzy w minionych latach związani byli z ośrodkiem, a dzisiaj z różnych racji rozsani i rozsiani są po całym świecie. Prowadź ich, Chryste, i obdarzaj swoją łaską. Spraw, by ziarno dobra, tu zasiane, wydało owoce obfite w służbę i miłość. Przygotowują się do czekających ich w życiu zadań.
Wspieraj, Panie, polonijne organizacje harcerskie, harcerzy i harcerki oraz wszystkich odpowiedzialnych za ich wychowanie i rozwój. Błogosław członków Zrzeszenia Nauczycieli Polskich oraz wszystkich uczniów szkół polonijnych w aglomeracji chicagowskiej. Zawierzamy Ci, Panie Jezu, wiernych przychodzących do sanktuarium i korzystających tu z sakramentów świętych. Wspieraj członków wspólnoty życia chrześcijańskiego, domowego kościoła, wspólnoty małżeństw katolickich, wspólnoty Silna Rodzina, uczestników warsztatów 12 kroków, rekolekcji, sesji terapeutycznych, kierownictwa duchowego, kursów przedmałżeńskich oraz grup duszpasterskich działających w grupach pro-life, podejmujących duchową adopcję czy wspierających działalność charytatywną lub misyjną oraz wolontariuszy w nich posługujących. Błogosław korzystającym z działalności kulturalnym w środku. Zawierzamy Ci wszystkich słuchaczy Radia Deon i Deon Modlitwa, które w ośrodku mają także swój dom. Zawierzamy Ci, Panie, wszystkich czcicieli Twojego serca. Przyjmij z miłością ich modlitwy, pracę, trudy, radości i cierpienia i spraw, aby dzięki nim Twoje serce było coraz bardziej czczone i kochane. Przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Chicago, 19 czerwca 2020 roku. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Oh, boy.
się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią tarczać święte tajemnice ciała i krwi Twoje, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki.